Nazywam się Grzegorz Osiniak, jestem dyrektorem spółdzielni elektrotechnicznej Pokój. Historia firmy zaczęła się w 1951 roku. Początkowo zajmowaliśmy się usługami typowymi dla ludności. Od roku 1990 zajmujemy się produkcją własną z łączek jednotorowych, wielotorowych i całego sprzętu elektrotechnicznego. Jednym z znaczących etapów w jej rozwoju to właśnie był rok 90, kiedy nastąpiła zmiana z produkcji usługowej, z świadczenia usług na rzecz ludności na produkcję własnych wyrobów. Kolejnym etapem jest tutaj wejście Polski do Unii Europejskiej i możliwość korzystania z dotacji unijnych na wszelkiego rodzaju nasze pomysły i realizacje ich. Dzięki funduszom unijnym udało nam się rozwinąć park maszynowy, który pozwolił nam na realizację naszych nowych wyrobów, rozwój systemu informatycznego do zarządzania firmą kompleksowo oraz uzyskaliśmy znaczne wsparcie naszych targów zagranicznych, których się wystawialiśmy. W sumie zrealizowaliśmy 11 projektów na kwotę około 1 100 000 zł dotacji unijnych. W ramach tych dotacji zakupiliśmy maszynę Centrum Frezarskie do działu narzędziowni, Centrum Wiertarskie na potrzeby działu produkcji. I obecnie ostatni projekt, jaki realizowaliśmy, to doposażenie działu narzędziowni w elektrodrążarkę drutową oraz działu konstrukcyjno-technologicznego w sprzęt komputerowy i osprzęt z tym związany. Dzięki dotacjom unijnym nasze produkty stały się konkurencyjne na rynku, a dzięki zastosowaniu naszych produktów energia dostarczana do naszych mieszkań staje się bezpieczna. I ty możesz zmieniać łuskie z funduszami europejskimi.